bestię przepalić, żeby kurwa wypalić pająki z kominów. To i ma bestia zmęczona po robocie, pewnie koło z siłą padło. Włos leży, kiedyś wyremontuje w końcu. Kurwa, resztki paliwa w zbiorniku, on trochę stęka, ale... Teraz mamy otwartą turbinę. Teraz ją przymknę trochę, żeby na wolnych obrotach się bardziej zagrzał. Tak wygląda turbina u mnie. Odwrócki. Z tą stronę maksymalne wyładowanie. Oto. To mnie tu jest ustawione 3 bary teraz na maksa. I tutaj sobie możemy regulować tam. Stawić sobie przymknięcie na wolnych obrotach. Zamykam na maksa zawsze. Taka będzie teraz różnica w dymieniu. Nie będzie dymy prawy wcale. Pochodzi rupieć, przepali się trochę, niech się przesmaruje, bo zardzewieje skurwesyn. W końcu może gdzieś się dobiorę do tego mostu. Bestia stoi. No, nawet powietrze nie uciekło z koła. Ale ciekawostkę mam dla was. Dostałem takie oto tylnie zwolnice od Zetorka 4511. Podobno są takie same jak 4011. Tu jest nawet nabite 4011. Czyli podobno mamy zwolnicę od 40. Czy nasza 60 pobije 40 km na godzinę? Zobaczymy. Pokombinujemy z hamulcami. Może będą hamulce tarczowe założone. Bębny się stoczy, do tego przykręcimy tarczę. Jak nie, to zrobimy jakoś inaczej. Coś się wykombinuje. Mam zaciski od Toyoty Hilux. Wrzucimy zaciski i coś pokombinujemy. Spróbujemy przerobić na tarczę. I mam w Toyocie Hilux, są fajnie robione klocki, są podobnie jak w Fentach, że wyciągamy dwa bolce i klocki wychodzą do góry. No to u góry się wytnie. To się tak pokombinuje, że się po prostu wytnie tutaj ten kawałek blachy i żeby tam sobie jakoś te bolczyki wyciągnąć i klocki wymienić. Coś takiego sobie myślę zrobić. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Zwolnice tutaj akurat już ma fajnie, błotników nie ma, także będzie szybka wymiana. No i zobaczymy, ile to wyciągnie wtedy. A jak już będzie, będą szybkie zwolnice, chyba że poczekam i w przyszłym roku kupię ten szybki most, co tam daje niby 15 czy 20% szybkości jeszcze, co retrotraktor zakładał, gdzie 600 zł mniej więcej kosztuje. No, to jakieś 120 euro za zwolnicę dają, 100 euro. No to jak się uda, to wtedy zrobimy te szybki most, jeszcze założymy i wtedy będziemy dopiero kombinować z przednim napędem, żeby się
prędkości fajnie zgrywały.